Jan Komasa to ciekawy element pejzażu polskiego kina. Natychmiast po premierze swojego fabularnego debiutu, Sali samobójców, został ogłoszony jego nową nadzieją. Choć moim zdaniem film z Kubą Gierszałem to dzieło najwyżej przeciętne, to trudno nie zgodzić się z tym, że Komasa w tych czasach rozsadzał skostniałe ramy naszego kina swoim spojrzeniem, świeżością i skupieniem na młodych bohaterach. Równie brawurowe, ale i dojrzalsze Miasto 44 tylko umocniło pozycję Jana Komasy jako wyjątkowego polskiego twórcy, wrażliwego na świat wokół niego i świadomego jego problemów. Bożym ciałem reżyser kontynuuje tę drogę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie każdy z was się zapyta, po co tu jesteśmy? Dlaczego tu jesteśmy? Jesteśmy po to, żeby sobie coś przypomnieć, coś ważnego. Każdy z nas jest kapłanem Chrystusa. Konsekwentnym ruchem po dwóch kontrowersyjnych i istotnych filmach, jakimi były poprzednie dzieła Komasy, byłoby sięgnięcie po jeszcze większy, bardziej spektakularny projekt i niejako w tym kierunku reżyser podążał. Czytał scenariusze o II wojnie światowej i przymierzał się do kontynuacji Sali samobójców. W międzyczasie trafił jednak na scenariusz Mateusza Pacewicza, opowiadający o młodym chłopaku, który po wyjściu z poprawczaka postanawia udawać księdza w małej podkarpackiej miejscowości. Miasteczko gnębi jednak niedawna tragedia, a niezabliźnione rany staną na przeszkodzie ku temu, by uzdrowić niewielką społeczność. Komasa postanowił więc zatrzymać się na chwilę i opowiedzieć historię mniejszą, bardziej przyziemną i stonowaną. Jednak tylko pozornie, bowiem z Bożego Ciała bije ogromna wartość, a jego znaczenie jest znacznie bardziej na czasie niż jego poprzednie filmy, czego dowodem jest jego szeroki odbiór i to zarówno przez osoby, które film widziały i te dopiero szykujące się na seans. Tematyka kościoła stała się bowiem w naszym kraju punktem zapalnym, od razu zestawionym z poczuciem wspólnotowości, patriotyzmu, a także zgnilizny i symbolu deprawacji. Co ciekawe, Komasa i Pacewicz uciekają od tego podziału w mistrzowski sposób. Strategią twórców nie jest bowiem komentarz na temat instytucji kościoła, lecz zadanie pytania na temat człowieka, jego potrzeb, lęków i pragnienia przebaczenia. Głęboko uduchowiony Daniel ma na swoim koncie kilka poważnych grzechów, a jego pokuta, czyli praca w stolarni, gdzieś pośrodku niczego, prawdopodobnie sprowadzi go w kolejny piekielny krąg. Jedyną ucieczką jest skrycie się za sutanną i prowadzenie ludzi, którzy w innej sytuacji uznaliby go za ostatnią gnidę. I choć to właśnie Daniel jest tą osobą, która udaje przez cały czas, to jego działania pozwalają zdjąć maski z kolejnych sekretów ukrywanych przez współwiernych. Idealnym ucieleśnieniem tej postaci jest Bartosz Bielenia, który już niejednokrotnie, lecz przede wszystkim na deskach teatru udowadniał, że jest znakomitym aktorem. Bielenia łączy delikatność i dobro z agresją i brutalnością. Jako ksiądz Tomek dla ludzi ze wsi jest ekscentrycznym młodym zuchwałym duchownym, dla kumpli z poprawczaka jest jednak jednym ze słabszych ogniw, niepasujących do ostrej rzeczywistości toksycznej męskości. Łącząc jednak te dwa oblicza, Daniel potrafi nie tylko uwieść spragnionych ukojenia wiernych, ale także postawić się najwyższym oficjalom w regionie, walcząc o sprawiedliwość. Okazuje się bowiem, że siła woli może okazać się silniejsza niż pięści. Choć nie jest to główny temat filmu, to jednak wybrzmiewa on najsilniej. Młody Daniel staje bowiem do walki z siłami znacznie potężniejszymi od niego. Jest na bakier z prawem, społecznością i prawdą, która przy chwili nieuwagi może sprowadzić go z powrotem do poprawczaka. Bohatera prowadzi jednak moralny kodeks, nie ucieleśniony przez żadną instytucję czy dokument, ale wrodzone dobro. Czy bierze się ono z katolickiej tradycji, czy może z doświadczenia, jakiego nabył w poprawczaku, nieważne. Ważne jest to, że ludzie potrafią być dobrzy w każdej sytuacji. Komasa po raz kolejny stworzył film, o którym będzie się mówić. To przede wszystkim film, który nie dzieli, a łączy. Łączy w dialogu, we współczuciu wobec bohatera i jego motywacji. To prawie że ewenement w przestrzeni współczesnego polskiego kina. Najbliższa Bożemu Ciału tematycznie twarz Małgorzaty Szumowskiej wydaje się dziś zaprzeczeniem wartości, którym hołduje Komasa, będąc filmem piętnującym ciemnotę i zaściankowość znaną tylko z nagłówków pierwszych stron brukowców. Boże Ciało zamazuje te podziały i to być może jest największym sukcesem filmu, ważniejszym niż wszelkie nagrody dla znakomitej obsady i możliwe oscarowe nominacje i zagraniczne remake'i. Bo jeśli w tych czasach możemy się wspólnie zgodzić lub pokojowo różnić w dyskusji o filmie podejmującym trudny temat, to można to uznać za niebywały sukces. Widzieliście już Boże Ciało? Jaka jest wasza opinia o filmie? Czy to film, który ma szansę na nominację do Oscara? Koniecznie podzielcie się swoim zdaniem w komentarzach. Dzięki wielkie za obejrzenie tej recenzji. Do usłyszenia już wkrótce. Na razie.